Jesteśmy podczas czwartego memoriału Jana Bosińskiego. Naszym kolejnym dzisiejszym gościem jest Michał Cybulski, jeden z kibiców Rakowa Częstochowa, który zajmuje się także historią tego klubu. Opowiedz w kilku słowach, kim dla ciebie był Janek Bosiński i jakie miałeś z nim po prostu wspomnienia? W kilku słowach to się o Janie Bosińskim nie da opowiedzieć, bo to była za duża postać. To była największa legenda w historii tego klubu. W normalnych klubach to taka postać już by była dawno patronem tego stadionu. Ten stadion moim zdaniem już od lat powinien nosić imię Jana Bosińskiego. Człowiek urodził się w 1933 roku. Jako kilkunastoletni chłopak już grał w seniorach Rakowa do 1965 roku. W tym czasie przez te kilkanaście lat był kapitanem tutaj drużyny tej, która w 1962 roku weszła do drugiej ligi i była o krok od ówczesnej ekstraklasy. Później w 1965 roku, jak skończył grać, został trenerem w Rakowie, asystentem, później trenerem. Przez wiele lat prowadził zespół w drugiej lidze, prowadził też zespół nawet w dwóch meczach ekstraklasy. Na koniec już przygody, całe życie związane z Rakowem, poza dwoma minimalnymi epizodami w Warszawie, jak był w wojsku i w Kluczborku. Można powiedzieć, że takiej drugiej postaci tutaj w Rakowie już nie było. Trener Dobosz, który wywalczył z Rakowem awans do Ekstraklasy w 1994 roku, to właśnie tą drużynę zbudował Bosiński. Bosiński też zaufał Kokotowi, jako asystenta go mianował. Także można powiedzieć, że gdyby nie Bosiński, to też trenera Kokota by później nie było tutaj w Rakowie, który prowadził przez 4 sezony w 94 meczach Raków w Ekstraklasie. Co tu dużo mówić? Największa legenda w historii klubu. Ruch ma Cieślika, tak jak kiedyś już mówiłem, Legia ma Brychczego i Dejne, Górnik ma Oślizłę i Lubańskiego, a my mieliśmy tutaj Jana Bosińskiego, który był przez całe życie związany z tym klubem i to, że jest ten memoriał, to jest i tak według mnie za mało. Powinien być patronem tego stadionu i to już od dłuższego czasu. Próbowałem też grać w piłkę jako młody chłopak. Nie wystarczyło mi umiejętności, ale można powiedzieć, że tutaj tylko w tym klubie próbowałem. Od 92 do 98 roku, przez 6 sezonów, tutaj byłem w szerokiej grupie chłopaków, które trenował Jan Bosiński. No i była to wielka przyjemność, bo był nie tylko trenerem, ale można by było powiedzieć, że dla wielu chłopaków był jak drugi ojciec. Całe życie poświęcał tutaj dla tego klubu. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj żył Bosiński, to nie mielibyśmy tutaj takiej sytuacji, jak jest teraz w klubie. Mielibyśmy wychowanków w drużynie, bo on zawsze był za tym, żeby grali swoi zawodnicy. Jak wchodził Raków w 94 roku do Ekstraklasy, to był oparty na wychowankach. Dzisiaj tutaj przyjeżdżają ludzie z całej Polski, jacyś anonimowi, co chwilę się zmieniają. Trudno powiedzieć, dokąd to wszystko zmierza. Tak jak mówię, dwóch, trzech zawodników byłoby tylko z zewnątrz i reszta to by byli nasi zawodnicy, którzy już by na pewno grali o ten szczebel wyżej. Ja mam z Janem Bosińskim jak najlepsze wspomnienia. Już jak nie trenowałem w młodzikach, tam później w Trampkarzach i w Juniorach Rakowa, to odwiedzałem go w domu, zawsze w dresie Rakowa mnie przyjmował czy w koszulce. Legenda klubu, co tu dużo mówić. Niezapomniana postać. Zmarł w 2008 roku.